Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian, witam was w kolejnym odcinku Ultimate Team. Mam nadzieję, że dzień wam mija bardzo dobrze. Słuchajcie, nie ukrywam, że trochę się zagubiłem po tym trafieniu Butra Gwenio. Oczywiście nie wydałem jeszcze wszystkich swoich pieniędzy, że w sensie, że nie straciłem na prowizjach, jednak postanowiłem ukończyć SBC ligowe Serie A. Ja doskonale wiem, że ten Tonali jest bardzo starą kartą i dawno wyszedł Future Stars, który jest lepszy od niego, jednak ze względu na to, że naprawdę brakowało mi tam czterech składów. W sumie wydałem jakieś 40 tysięcy. No po prostu chciałem, ja chciałem nim zagrać od dłuższego czasu. Wiecie, że za każdym razem, gdy trafiałem na niego w grze, to bardzo źle mi się grało przeciwko niemu, ponieważ jest to dobra karta i stwierdziłem, że okej, wpadłem na pomysł, by go jakoś umieścić w naszej drużynie i tak to wyglądało na jeden mecz. Jak widzicie, no połączyłem Neymara i Mbappe, ponieważ mimo tego, że ja narzekam w każdym odcinku, widząc te składy w drużynach rywali, tak jednak serio, grając tym Salvio, to kompletnie czułem jakości. Serio, byłem tak rozczarowany tą kartą, mimo tego, że oglądałem recenzje zagranicznych youtuberów, którzy mega go chwalili, tak jednak no mi po prostu nie pasował i ten zwykły Mbappe dla mnie jest znacznie lepszy. Tonali zadebiutował w meczu przeciwko takiej drużynie. Oczywiście liga weekendowa. Zaraz wam podam swój bilans. No tutaj Optimus Gattuso wzięty prawdopodobnie za słapy. Ten Trent Alexander-Arnold, ale zarazem Smalling na środku obrony. No ja wiedziałem jedno. Nie mogę przegrać z kimś, kto ma Smallinga na środku obrony. Z drugiej strony wczoraj przegrałem z kimś, kto miał Neste i Kumana, więc tak jest. Tutaj już na początku chciałem wam pokazać dobry odbiór Tonaliego tutaj. No tak, fajna interwencja Van Dijk'a. Szkoda, że piłka trafiła pod nogi Aguero. I naprawdę, tyle bramek w takim stylu to ja w żadnej lidze weekendowej chyba nie straciłem. Nie wiem o co chodzi, no ale dobra, wiedziałem, że trzeba się pozbierać. Kylian Mbappe pięknie podaje piłkę do Neymara, no i wspaniałe wykończenie. To jest ta jakość, którą oferują ci dwaj gracze. No nie bez powodu, widzimy ich w tylu zespołach, ponieważ są cholera nieźli. Co ja więcej mogę powiedzieć, tutaj Tonali się utrzymał przy piłce. Podanie do Del Piero, Del Piero do Butry, Butra do Neymara, cyk, zatrzymanie, podanie. Fantastyczny obrót, Smalling wypuszczony w maliny i 2-1 w 45 minucie. No fajny jest ten Butra, bo często pytacie, no jest niezły. Zaraz też się odniosę do SBC o ikonę, ale to po tym spotkaniu. Tutaj zaś, no nie byłem w stanie zatrzymać Tierneya. Lala kompletnie nawalił, mimo że tam z 10 razy naciskałem odbiór i znów był remis. Neymar do Kyliana Mbappe, no oni się świetnie rozumieją. Mbappe, Neymar, znów obrót przy Smallingu, no został zostawiony. Co? To dziwnie brzmi, 3-2, ale sami widzicie, no nie bez powodu zwróciłem uwagę na tego Smallinga, ponieważ no nawalał, po prostu nawalał w tym meczu, dwie bramki spokojnie zawalił rywalowi. Kent do Neymara i znów Smalling traci piłkę, no ja nie najlepiej tutaj uderzyłem, ale mieliśmy rzut rożny. Tonali wrzuca, główka Tierneya, wylew i jeszcze raz wylew, choć rywal też mógł szybciej wybić tę piłkę. 4-2. A tutaj to przeciwnik już kompletnie się poddał. Wystawienie piłki do Butra Gwenio. Gol na 5-2. I koniec. Wygrywamy to spotkanie, a szczerze myślałem, że to aż takim zdominowaniem rywala się nie zakończy. Niestety bilans mam fatalny. 16 zwycięstw i 6 porażek. No G1 będzie na spokojnie, jednak na nic więcej nie liczę. Naprawdę, mam ból dupy w tym tygodniu, ponieważ no te 6 meczów, 4 z nich, 5 z nich, spokojnie mógłbym wygrać. No myślę, że 4. Ale no po prostu nie wyszło. I wracając do SBC i ikony. Wczoraj bardzo sprytnie wymusiłem łapki w górę pod filmem. Dziękuję, że zostawiliście ich 27 tysięcy, ponieważ chyba tyle ich w tym momencie jest, jak sprawdzałem ostatnio. Jednak no specjalnie powiedziałem, że 50 tysięcy, bo to SBC jest kompletnie nieopłacalne. Słuchajcie, tych ikon środkowych jest chyba do trafienia w sumie z 80-90. Tylko około 25 z nich jest warte więcej lub tyle samo, ile to wyzwanie. Ono od zera teraz kosztuje 600 tysięcy. Wypuszczenie tego wyzwania wpłynęło również na inne karty. Dla przykładu, na przykład teraz taki, no gdzie on jest? Bruno Fernandes kosztuje 1 000 000 monet. Leo Messi przez chwilę na Xboxie, chyba nawet na PlayStation. Zrobienie tego SBC wynosiło więcej, a nawet może i teraz wynosić więcej od zakupu jego karty TOTY z rynku. No to jest po prostu głupota i ja wiem, że będą te urodziny FUT w piątek, to musi się po prostu wydarzyć. Ja chcę mieć te monety, wiecie, takie płynne, bo mam nadzieję, że gra nas miło zaskoczy i widzicie, że tutaj się coś zmieniło. Ale to dlatego, że ja robiłem dużo eksperymentów, naprawdę dużo eksperymentów w tym FUT Champions i nawet nie chcę wam tego wszystkiego pokazywać, bo byście się pogubili. Co ja więcej mogę powiedzieć, jestem Desai i plan jest taki, że w tym meczu zamienię go pozycjami z Kumanem. Chciałem grać Hierro i Awarem, ale bo kupiłem tego Desaiego, ale on mi się nie sprzedał jeszcze, to stwierdziłem, że go sobie zatrzymam na ten odcinek i zobaczymy, czy to będzie miało sens.
Czekajcie, coś się popsuło. Kuman z Tonalim w środku pola. Ja potrzebuję tego Kumana, ja mówię całkowicie poważnie. To jest mój talizman. Wykonawca rzutów wolnych, bez niego ja zdobywam znacznie mniej bramek, ja to czuję. Ostatnio naprawdę coraz częściej gram tym 4-2-2-2 i gra mi się przyjemnie, więc słuchajcie, czy mamy kondycję? No mamy, mamy kondycję, więc spróbujmy wygrać mecz. Drużyna wygląda normalnie. Tomori z Van Dijkiem, Schmeichel, Trencik, Van Aanholt, no i ten napad Zaha. Nie oceniam, dobry gracz mnie zniszczy. Standardowo małym plusem jest to, że gramy u siebie. Kurczę, jestem zachwycony tym Tonalim, ponieważ nie spodziewałem się, że zrobi na mnie takie wrażenie. Nie czuję jakoś braku Sissoko, właściwie ja Tonaliego uznaję właśnie za takiego rozwiniętego Sissoko. I kurczę, no szkoda, że dopiero teraz się zabrałem za ukończenie tej karty, ponieważ w grze to on jest chyba jakoś od listopada, prawda? To wyzwanie pojawiło się bardzo szybko. No to też tylko pokazuje, że kurczę jest niezły, skoro nawet teraz mi się nim dobrze gra, a i mogłem poczekać z tym podaniem. Koncentracja, bo dzisiaj fajnie byłoby wygrać te dwa spotkania. No to Tonali ma być naszym takim dyrygentem w środku pola, również odbieranie piłek. Kurczę, no już fajnie się rozpoczyna ten meczyk, ale bez sensu, tak prościej grać trzeba. Trochę mnie poniosło, przepraszam, ale to dlatego, że podoba mi się ten zespół. Tierney? Kurczę, tak ostatnio formy nie ma chłopak. Desai. Brawo. Nie no, to są jakieś jaja. Desai prawdopodobnie żegna się z naszym zespołem, ponieważ cholera, nie po to ja dokonuję tych zmian, nie po to wyrzucam Jero. No gość nie przepchnął Ben Yedera, sorry, ale od piłkarza z takimi statystykami oczekuję odbioru piłki, jestem mega rozczarowany. Jeszcze to musiało wlecieć pod jego nogi, ja pierdzielę. I naprawdę takich goli ja w tym Food Champions w każdym meczu tak tracę, to mnie boli. Tonali, doskonale. Środeczkiem Butragueño. Nie wiem, czy on się przesunął tym bramkarzem, ale był tak dobrze ustawiony, że aż jestem w szoku. Desai. Chłopie, pokaż coś więcej. Proszę, Mbappé. Gol. No i widzicie, ja nie mam tego szczęścia, by piłka wpadła do siatki po jakimś uderzeniu z dupy. Marcel, trzeba się wracać. Ty masz dużo tego tempa, kurczę. No i to jest odbiór, który chciałem zobaczyć przed chwilą. Długonogi Francuz będzie szukał swojego kolegi z kraju. A co tam, spróbujmy szczura takiego po ziemi, nie udało się. Neymar wyprzedzony, Trent Alexander-Arnold, McGiddy spin, dobre jeszcze Elastico, podanie do tego. I Del Piero z pierwszej piłki. 1-1, dużo chaosu, ale bardzo dobrze, że kończy się to golem dla nas. Nawet niezła akcja, kurczę, i to jest Neymar, to jest Mbappe, to jest ta jakość, słuchajcie. Wiem, że tak naprawdę obaj podali prosto piłkę, ale to też jest sztuka. Tak w ogóle to któryś raz naprawdę gram już przeciwko temu Blon i trochę żałuję, że nie postąpiłem rozsądniej z tymi słapami z drugiego sezonu, bo no wolałbym mieć takiego jednego Laurent Blon niż Kumana i Jerry, no ale mądry Damian po szkodzie. FIFA 21 na pewno będę rozsądniejszy. Neymar, podanie na pustaka, prawie że na pustaka, bo oczywiście było tutaj mnóstwo obrońców i to jest znów to, o czym mówię, 2-1. Ja czuję taką pewność, grając tymi kartami, od pierwszej minuty zaznaczając, bo wiem, że we wczorajszym odcinku płakałem na Mbappe, jak mi zmarnował setkę wchodząc z ławki, ale no właśnie tutaj, zaczynając od pierwszej minuty, on ma lepsze boosty. Brawo. Cholera, czemu? Ej, ale naprawdę coś... Ja nie rozumiem. Ja nie rozumiem, czemu ta piłka tak odskak... Bez sensu to jest. O, w ogóle to Ben Yedder ma 67 fizyczności. To jeszcze fajniej, tak sobie będę wspominał te interwencje Desai'ego. Kuman ładnie z Del Piero, Alessandro, a zróbmy coś niekonwencjonalnego, dobrze? Wchodzi Ronald Kuman. Ach, jeszcze wystawienie, proszę, niech to będzie gol. Tak jest, Kuman asystuje 3-2 w 41 minucie. Ale też no ten gol, to tak się powylewało w tej defensywie. I on ciągle po rozpoczęciu środka tak chce zaatakować skrzydłem. Nie mogę mu na to pozwolić, sorry. No i super, to my wznawiamy z autu. Statystycznie miażdżymy przeciwnika, ale tutaj trzeba zdobyć kilkubramkowe prowadzenie. Wtedy dopiero poczuje się pewnie, bo widzicie, że on potrafi odpowiedzieć na ten blond. Ta karta jest chora. Ale serio, dla mnie to jest taki ewenement, bo patrzycie na jego statystyki. One nie robią jakiegoś wielkiego szału, ale w grze to jest takie monstrum, który naprawdę, no, jak go widzicie, to uciekać, po prostu uciekać. No i czyżby Blon? Brawo Alisson. Jak dobrze, że tak długo się zbierał Francuz do strzału, ponieważ zdążyłem się przesunąć akurat moim bramkarzem, Felipe Anderson. Wiedziałem, że zagra przed pole karne. Tomori, on nie uderzy, choć w rzeczywistości próbował znów Blon.
Kuman, oczywiście on nie może odebrać, teraz odebrał i zobaczcie, nie, to jest tragedia, 3-4 razy, kurde, odebrałem tam piłkę i oczywiście ona zostaje przy nim, no jakie to jest głupie. I teraz Neymar, mocne podanie, Butragueño kontra Van Dijk, wypuszczona piłka, cyk, przejście na lewą, finezja i tak jest, to jest Emilio Butragueño, 4-3, bezlitosne wykończenie i ponownie w tym spotkaniu obejmujemy prowadzenie. Oby go nie, naprawdę już nie chcę tracić, ale tu trzeba zdobyć po prostu piątą bramkę i grać zachowawczo do końca meczu, ponieważ no, gość ciągle atakuje, ciągle jakoś ta piłka mu wpada do siatki, nie mogę na to pozwolić jeszcze raz. 5 minut do końca spotkania, ja wpuściłem Kenta, Torsbiego, tego piłkarza za poziom 15 z Sampdorii oraz Sissoko. Stwierdziłem, że tutaj trzeba odświeżyć środek pola, bo no, on jest bardzo ważny w takiej końcowej fazie spotkania. Tak mi się oczywiście wydaje, polemizowałbym. No i rzut wolny. Jakiś wylewik, coś w tym stylu. Van Dijk, oj, to jest kolejny faul, ale jest też Roy Keane. Brawo, Alisson, naprawdę Roy Keane strzelający w 88 minucie. To by mnie cholernie zabolało. 2 minuty, proszę Państwa, 2 minuty. Tutaj Torsby musi wygrać główkę, jeśli do główki dojdzie, ponieważ on ma skoczność 99, główki 99 i zrobił to. Piłka niestety pod nogami Makaya Stevena, dobrze, Butra. I teraz spokój, rozrzućmy to i okej, my to w tym momencie wygraliśmy. Sissoko faulowany przez Makaya Stevena i to będzie już koniec tego meczu po wznowieniu z rzutu wolnego. Sissoko, ale Roberto Carlos, słuchajcie, to jest nawet... To wyglądało jak poprzeczka, ale wygrywamy to spotkanie 4-3, niesamowite nerwy, niesamowite emocje i cieszę się, że to wygrałem, ale widzicie tę powtórkę tutaj, no przecież to jest taka tragedia, naprawdę, rzadko to robię, ale ja po prostu muszę jeszcze raz zobaczyć, w jaki sposób ja te gole traciłem, kurde, no takie staty, jakbym to przegrał, to są moje bramki, okej, ale tutaj Laurent Blanc w 8 minucie, no sorry, ale Desailly, naprawdę, on ma tyle... Naprawdę, jeśli FIFA 21 na konsoli PlayStation 5 nie będzie miała nowego silnika, ja będę zniesmaczony, bo swoje wszystkie nadzieje pokładam właśnie w tej FIFA. Tak, mam dla was też poradę, sprawdzajcie, czy macie takich srebrnych piłkarzy w zespole z Irlandii Północnej, czy to z lig, z których po prostu robi się SBC, ponieważ ja na tych srebrnych kartach, w ogóle wszystkich w moim zespole, zarobiłem chyba w ciągu ostatniego tygodnia ze 150 tysięcy. Masakra, pieniądze leżą na ziemi, jeśli kiedyś mieliście szczęście i nic nie robiliście z tymi kartami. Nawet wczoraj, otwierając paczkę za Tonaliego, przy okazji no trochę mi ich się uzbierało, więc otworzymy je sobie w urodziny Food. Wczoraj dostałem za ukończenie tej Brescia. Brescia kosztowała mnie chyba z 30 tysięcy. To trochę boli, no ale otrzymałem srebrną paczkę, z której zarobiłem jakieś 20 tysięcy, więc naprawdę, no te srebrne karty są tyle warte obecnie. Ale słuchajcie, rozpoczynamy ostatnią prostą w lidze weekendowej. 7 meczów do końca. 6 wygrać, żeby mieć elitę. Tak, to na pewno mi się uda. Dym, wypożyczony z Izu. To oznacza, że bardzo, ale to bardzo zależy mu na zwycięstwie w tym spotkaniu, więc proszę Państwa, pełna koncentracja, no paczka bardzo solidna. Ale robimy to, jest forma. Widać to było w ostatnim meczu, chyba. Niestety to spotkanie rozgrywamy na wyjeździe, więc liczę na wasz doping, na wasze wsparcie, jeszcze solidniejsze niż na własnym boisku. Ale może przez to, że gram na wyjeździe, to właśnie gra będzie mi pomagać. Ha, może to tak działa. No i jeszcze zaczyna, kurde. Naprawdę, ja nie wiem, jak odbierać piłkę. I mówię całkowicie poważnie, ja nie wiem, jak mam piłkę odbierać, by ona cholera zostawała przy moich graczach. No najwyraźniej naciśnięcie kółka to czasami za mało. Neymar. No, mamy ją. Kuman kontra Zizu. Wyjaśnione. Wow, ale Odegaard tu wskoczył. I co robi mój rywal? Nie wiem, ale spokojnie. Alisson. Możesz wziąć tę piłkę w ręce? Może. Okej, teraz zmuszamy Ter Stegena do błędu. Zobaczcie, co tu się wydarzyło. Co? Pff. Ja się poddaję. Naciskam strzał. A on wychodzi na aut. Bo co? Bo rywal wyszedł tak bramkarzem? No nie. Hop. Takie 1-2. Doskonale. Jeszcze oddajmy piłkę Butragueño. Chyba o jedno podanie za dużo, prawda? Kylianem to ja już mogę strzelać z takiego miejsca. Zapomniałem o tym. Dobrze, Marcel. Masz czyścić, okej? Okay? Kuman do Kyliana. No ryjek to powinien zostać tutaj załatwiony, dobrze. Nie oszukujmy się, to nie jest realistyczne. Sorry, ale ostatnio tak zacząłem zwracać uwagę na ten cały bullshit jeszcze bardziej niż kiedykolwiek. Jeśli pokonuję go sztuczką, no w rzeczywistości.
Mało który obrońca by się tak pozbierał. A tutaj proszę, cyk, odbiera mi jeszcze piłkę, mimo tego, że przed chwilą go upokorzyłem. Kyliane, klasyka, tu musi pójść po prostu klasyka i Ryjek znów wybija. Tonali, okej, podłączyliśmy Kumana do tej akcji ofensywnej. Kim ty się wracasz, człowieku, za Nettim? On chyba gra nim na SPD, jak tak sobie patrzę. I Ronald Kuman w polu karnym, Kuman, odda, do środku i chłopie, jeszcze Mbappé, cyk. Wow, co tu się dzieje, tak, Neymar z główki. To byłoby piękne, ale jeszcze Tonali. Ronald Kuman, cyk, Dragba i może strzał. Nie, to musi być podanie, to Butra. Ojej, no ale widzicie, no tak autobus zaparkowany, że tak naprawdę nie mam co zrobić. Muszę sobie jakoś znaleźć to miejsce, może jakaś finezyjka. Teraz podaj, kurczę, niepotrzebnie podałem, Kuman, teraz. Pogubiłem się, ale serio, tylu graczy on tam ma, że ciężko coś wykombinować. Teraz Del Piero, proszę, niech to będzie gol. Mm-mm. Podanie przed pole karne, kurde, no to tylko moja wina, prawda, bo podaję za plecy piłkarza. Ale może Emilio to skończy, Butra, Gueño, strzelmy chociaż i dobrze, rzut rożny. Jakiś wylew teraz, proszę, tylko o to proszę. Alessandro Del Piero z narożnika boiska, Ronald Koeman. To byłoby zbyt piękne, ale może Van Dijk? Oczywiście, że nie strzeli, Zizu. Koniec pierwszej połowy 0-0, ale to jest tak cholernie jednostronne spotkanie. No niestety przez to, że gość się tak muruje, ja nie jestem w stanie nic zrobić. Mam nadzieję, że statystyki potwierdzą, że to jest jednostronne spotkanie, bo znając życie okaże się, że posiadanie piłki to 50-50. On miał więcej no. Tak. Zizu. Kuman. Ha, słupek, ja widziałem to w siatce. Butra, Gueño, okej. Mbappé. Sfauluj mnie, czy coś? Tak. 1-0 w 69 minucie. Kylian Mbappé teraz celebruje z kibicami drużyny gości. Wy nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak ten gol smakuje. Poważnie. Ja pierdzielę. Doszło do niego, że byłem lepszy. Kylian Mbappé. I to jest ta jakość, kochani. To jest ta jakość. O rany, serio? Nie grałem gorszego meczu. Mówię całkowicie poważnie. No, jakbym to przegrał, ja prawdopodobnie nie kończyłbym ligi weekendowej. Nigdy tak nie usiadłem na rywalu. No nigdy. I mamy to. Zwycięstwo 18. I nadal mam 6 porażek. Ale słuchajcie, nie robię live'a. Nie robię live'a dzisiaj, bo no będę z wami szczery, chcę spróbować dograć ligę weekendową w domowym zaciszu. Teraz na odcinku, no komentując na żywo, poszło mi nawet nieźle, ale dawno nie kończyłem Food Champions właśnie tak bez streamowania, bez nagrywania. Teraz, no wygrać 5 meczów, przegrać 1. Ja wiem, że tego nie zrobię, ale chcę chociaż spróbować, ponieważ jest dobrze. Ta drużyna ma sens, nie ma słabych punktów, nawet, wiecie co, Kuman w środku pola mi się naprawdę podoba, tak można go krytykować, ale no nie wiem, no jakoś nie czuję mniejszej jakości, na przykład w porównaniu do Awara czy coś w tym stylu, a Desai w tym meczu bardzo dobrze się spisał na pozycji środkowego obrońcy, przypomnę tylko, fizyczność oceniona na 88, siła 90, agresja 90, przepchnął go Ben Yedder w tym pierwszym spotkaniu, w tym odcinku, cyk, ale też myślę, że to jest takie tymczasowe rozwiązanie, ponieważ no kupiłem go, to chcę go tutaj trochę przetrzymać. Jak będzie za tydzień, to zobaczymy. Na pewno chcę mieć taki wolny milion na urodziny Food, przez co po prostu sprzedam Desaiego i tyle, i tam kilka moich inwestycji. I mam nadzieję, że jakoś fajnie uda się wzmocnić drużynę w trakcie urodzin Food. Ale Tonali to jest dla mnie taki kocur. Naprawdę, no ja już o Sisoko zapomniałem. Plus Włoch. Wy wiecie, że na moim kanale Włosi mają... Oni są legendami tutaj, Mikoli, Dziowinko, Marchisio, to są legendy i mam nadzieję, że wbijając ponownie elitę będę mógł krzyczeć Tonali, Tonali. Oj, trochę cringe. Dobra, do zobaczenia jutro, miłego dnia, cześć.